film miał być autoryzowany. Nie będzie, panie Adamie. To już mój film. Zlikwidowali wtedy EZN. No i zostały, wiesz, niektóre budynki takie zagospodarowane i w Krośnie nad Wisłokiem nagle, wiesz, otworzyli na wariackich papierach całkowicie szkołę podległą, całe szczęście, Ministerstwu Kultury i Sztuki. Nie oświaty. Nie było programu. W zasadzie tam egzaminów jakichś tam szczególnych nie było, tylko była rozmowa kwalifikacyjna, gdzie oczywiście profesorowie pytali cię, o tak, sprawdzali wiedzę ogólną. O właśnie, nazwijmy to tak, i to było piękne. I na przykład profesor Klein, cudna postać, wiele mu zawdzięczam, świętej pamięci niestety, kończył KUL w Lubinie. I on w Małej Dukli uczył i miał co roku finalistów, to był ewenement, finalistów, wiesz, na Olimpiadzie Języka Polskiego. I to, co on mi przekazał, on oczywiście miał swój program, on nas uczył o Gombrowiczu, on mówił o Orłosiu, o cudownej Melinie, o książkach, które zostały wykreślone w ogóle, wiesz, które cenzura nie puściła. Myśmy wiedzieli w zasadzie no, pełną wiedzę o literaturze, czego na studiach no, nie wszystko było przecież, wiadomo, Gombrowicza był zakaz. Czytania, no, czytania może nie, bo w drugim obiegu to funkcjonowało, tak. Nie boisz się, że ta nasza opowieść będzie opowieścią o knajpach? Marek Chłasko ukuł takie powiedzenie, trawestując... Marekowi Chłasko było wolno. Trawestując, ale ja go bardzo lubię. Ja od czasu do czasu, już długo nie robiłem tego, ale od czasu do czasu, wiesz, czytałem wszystko, ja mam całą, wszystkie jego powieści. Czytałem i wtedy byłem chory. Wtedy chorowałem, wiesz, na jego świat, który był chorym światem przecież w gruncie rzeczy. Ja się go boję teraz czytać, wiesz, bo... Natomiast on mówił, jak to jeszcze ten szlak Orlich Gniazd, to on mówił szlakiem piastowskich knajp. No nie, no ja wiem, czy to jest naganne, czy nienaganne, że ktoś tam sobie kojarzy miejsca różne z knajpami, z hotelami, a nie z zabytkami. Mnie nie rajcowały zabytki, muszę ci powiedzieć. Nie rajcowały mnie wycieczki piesze po górach albo coś tam. Natomiast uwielbiałem siedzieć na wysokich stołkach czy w piekiełku gdzieś tam. I rozmawiasz. Tak, tak, ponieważ knajpa to jest najpiękniejszy konfesjonał, jaki stworzył Pan Bóg. Tam się ludzie otwierali. Tam ludzie byli tymi, którzy nie są na co dzień. Tam ludzie opowiadali o sobie. Oczywiście chwalili się, że są genialni. Ponad miarę. Tak. Albo faktycznie opowiadali o sobie, że są szmatami, że to już ostatni dzień piją i sami w to nie wierzyli. Znałem przypadek Mirki, ale to w Ameryce, w polskiej restauracji. Bardzo porządna dziewczyna. Pracowała za barem i ona tak się przejmowała opowieściami klientów. No bo wiesz, na emigracji to jeszcze bardziej potęgowały się te opowieści, że wpadła w alkoholizm. No bo piła z tymi gośćmi, wiesz, oprócz tego, że jeżeli płakała, ja widziałem sam na własne oczy. To było coś niesamowitego, ale dziewczyna no nie poradziła sobie, była podatna na nałogi. Ja nigdy nie miałem z tym problemu, nigdy mi się ręce nie trzęsły, ja potrafiłem dużo wypić. Nie chwaląc, miałem to po ojcu. Ojciec wiadro mógł wypić alkoholu, regenerował się szybko w ciągu 2 godzin. Ja dzięki Bogu też się szybko regeneruję. To jest ostatni z Okwanowskich, z rodu Okwanowskich, najstarszy, brat stryjeczny mojego ojca, syn Franka Okwanowskiego. Okwanowski byli długowieczni. To jest ciotka. Wujek, który rocznik? 1923 czy 4? 8. Trzeci, co tego do złóżmy? Trzeba ma 8. No, tak, no widzę. Ostatni z rodu, raczej ostatni to ja będę, mam nadzieję. Tak. Tak. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dziękujemy. Dziękujemy. Adam, ja bym cię nie uwielbiał. A widzisz? Takie się upaść. No uparzę cię, bo w 8 miesięcy nie pole i 10 kg ci było. No. Adam, Zygmunta, syn. Ja wujek mnie poznał. Tego nie będzie, że cię nie poznał. Tutaj jest ta struga. Zresztą tu bije tysiące źródeł, naprawdę. Tu źródła, tutaj taka dzielnica, mówi Ziabiniec, tam dalej. I tutaj na tym mostku, to były drewniane jeszcze poręcze, myśmy wieczorami robili zabawę. Wiesiek Celu grał na akordeonie, mój kolega, rocznik mój. I myśmy hulali tutaj. Wtedy samochody nie jeździły jak teraz, wiesz, tam 2 samochody na dobę przejeżdżały. Myśmy się tu pięknie bawili, śpiewali, wiesz, fajnie było, no fajne były to, wiesz, to wtedy jeszcze nie byliśmy skażeni, wiesz, komputerami. W niedzielę na przykład, to był rytuał. Chodziło się w południe,
żeby zobaczyć, jak przyjeżdża kolejka. Jak ludzie wyglądają z okna, wiesz, inni ludzie może niż my. Wiesz, spacerowało się, kolejka przejeżdżała i szło się, wiesz, dalej. To było coś niesamowitego. No i co? No i właśnie. A to jest tak dziwny sołtys, bo nie pije. No, no. Co, to jeden, dobrze. Jeden z niewielu, rozumiesz, co nie pije. Może wcześniej wypił swoje. Gniozdo se zrobił bocianie, bo nie wiem, czy wiesz, że mówiono, wiesz, to był przekaz taki, tam gdzie jest bocianie gniazdo, tam piorun nie szczeli. To jest moja ciotka, Batuszka. A to jest Bolek Szumio. Nie pleć za ta głupot. Świetna krasowa, do tej pory, rozumiesz? Do, tam matko, portki. Nie. Ciotka, weź się, nie tego. Będę mu Tawka Ochwanowskiego, nie poznał mnie. Nie? No. Już. No, także stop. Świetną jest krawcową. Do tej pory, rozumiesz, jeszcze. Ale była pani krawcową tu taką zawodową, tak? Jest, cały czas. Jest, do tej pory, tak jak mówiłam, spodnie. A jak pani nawleka igłę? Bo ja nie nawlekam. A lewą ręką. Tak? Interesuje mnie rola kobiety w życiu Adama Ochwanowskiego. A jak przy okazji dowiemy się, ile ich było, to nic nie szkodzi. Znaczy, ja wiem, takie powiedzenie, że miałeś dużo kobiet, czy mniej, to nie ja miałem, to kobiety nas mają. Kobiety wybierają. To nieprawda, że my wybieramy. My jesteśmy duże dzieci. Obojętnie, czy ktoś ma więcej ikry, więcej męskości w sobie, czy mniej. Uważam, że mężczyźni to są duże dzieci, a ja nie chciałbym być kobietą na przykład, nie daj Panie Boże, no może przez miesiąc, tak dla eksperymentu, żeby przeżyć ekstazę miłosną, taką jak kobiety przeżywają, bo przeżywają to, że tak powiem, bardziej intensywnie. Dużo było tych kobiet? Wystarczająco. Jak na jednego Ochmalowskiego to dużo, tak? Ale to była szkoła życia. Rozumiem. Ja nie lubię kobiet w gruncie rzeczy. Mam coś takiego w sobie, że... A ja bardzo lubię. Ja nie. Znaczy nie, ja lubię, ale nie, że tak powiem, nie mówimy o ich obecność, nie mówimy czasami o sferze seksualnej. Nie, lubię kobiety. W ogóle. Natomiast wydaje mi się, że prawdziwa przyjaźń między mężczyzną a kobietą to jest mało prawdopodobne. Tu był dwór i ja powiedziałem, mam konika, jeżeli chodzi o kulturę chłopską, która, czy nam się to podoba, czy nie, jest matką kultury wysokiej, kultury naszej polskiej. I jednym z elementów tej kultury był majestat śmierci. Oswajanie umierającego człowieka, chłopa, ze śmiercią. Te gromnice, kobiety, sąsiadki, które przychodziły, śpiewały pieśni, które przygotowywały umierającego człowieka do odejścia, żeby, wiesz, on w takiej atmosferze szczególnej, wiesz, to przeżywał. I to był taki zwyczaj bardzo ciekawy, że ktoś z rodziny, kiedy już umierał ktoś bliski, szedł do dworu ze szklanką i dziedzic wlewał wino i przynoszono temu umierającemu, i to był ostatni akt jakby. To była nobilitacja tego umierającego, który wypijał wino i mógł spokojnie umrzeć. To był taki, taka, i ten ktoś szedł przez całą wieś, tak jak z jatykiem, wiesz, ksiądz, z tą szklanką. Chodźcie tutaj, chodźcie. No chodźcie na Boga, no co? Proszę bardzo. No Jurku im się spodobał, wiesz, i to z Muska zresztą gość, wiesz, mój rocznik. No ja wyglądam młodziej pewnie, nie wygląda, po czuprynie nawet. Jasne, można ten. To jest, o proszę, jak się dziewczyny. Okej, dobra. Dobra, dziewczyny, wyjdźcie, a ja tego gościa chciałbym tutaj na chwilę sobie wypożyczyć. Bo chcę kilka słów właśnie. Znaczy ja bym wolał dziewczyny, no ale. Nie. Tutaj. Chodź tutaj, mój przyjacielu. Chcę się pochwalić, rozumiesz, że taki, rozumiesz, takie hamidło ze złote jak ja, ma przyjaciela, który jest, zobacz, jak sprawny jeszcze, który jest profesorem i to zwyczajnym, belwederskim normalnie. Cześć. Mam doświadczenia. Znaczy ma pan papiery jest jakieś? On to rozumiesz, jest tam, jak to się nazywa? Akademia Rolnicza dawniej, a teraz to jak? Uniwersytet Rolniczy. To jest wyżej niż Akademia? No, chyba 6 tak, razy. Tak? To znaczy, że ma prawa habilitowania. No, stary, i co jest coś dziwnego. Polska, która nie szanuje tak profesorów, tak, to jest dziki kraj. To nie jest mój przypadek. To jest dziki kraj. Uważam się za człowieka szanownego. Jeżeli ja
absolwent szkoły podstawowej złoty zarabiam więcej niż gość, wiesz, z takimi papierami, który kształcił się w Stanach jeszcze, jest jako wybitny ekspert, wiesz, Unii Europejskiej, wiesz, i pisze im tam, wiesz, na przykład, czy w Rumunii jest lepiej. Na zachodni brzeg. Nawet go zapraszają i Palestyńczycy, i Żydzi, rozumieją, i Dubaj mu nie tekstuje. Niesamowita, tak, niesamowita postać, naprawdę. I na to wszystko mam zaświadczenie. Namawiam go, rozumie, żeby mnie przyjął. Ja jestem dumny, że ma pan. Słuchaj, namawiam go, żeby mnie przyjął na studia i nie chce. Uparł się, cholera. Pytałem się go, co chce tam uczyć, ale... Świetnie wyglądasz. Za dobrze. Co ty masz? Coś ci się napisało. Twój przyjaciel. Taki Wojtka Bolona, mojego przyjaciela. Tak jest. Jestem dumny właśnie, bo ja z Wojtkiem chodziłem do szkoły. A to jest przyjaciel wojewody. No, oczywiście. No, chodzili do szkoły razem. Tego Wojtka Bolona, tutaj z tej koszulki. Michała Imosa. Poważnie, chodziłem z nim do szkoły i jestem z tego dumny, ponieważ dzięki Wojtkowi rozwijałem się wtedy, a teraz rozwijam się dzięki Adamowi Panowskiemu. No to nie jest łatwym rozwojem. To jest ciężka droga. To prawda. A da się z nim w ogóle wytrzymać? Znaczy ja próbuję parę razy, ale to odnoszę wrażenie, że jak ja z nim rozmawiam, to jeden z nas popełnia mezalians umysłowy, ale nie wiem, który. Jakiego diabła robisz te młyny, te chrobrza, te inne pierdoły? Bo ktoś to musi zrobić. Bo tak ktoś się musi, ktoś musi odgrzebać pamięć. Ktoś musi przypomnieć. Słuchaj, wieś jest organizmem żywym. Ona ma swoją osobowość. I ktoś musi tą osobowość wzbogacać. Ktoś musi przedłużać agonię wsi, bo w gruncie rzeczy wieś taka, jaka była w mojej pamięci, w moim dzieciństwie, umiera. Oczywiście umiera. Wiersz, który jest ważny. Pławienie koni. Będzie to tytuł mojej antologii, o której mówiłem w poprzednim filmie, a dedykowany pośmiertnie Zygmuntowi Wójcikowi, poecie, pisarzowi. Mieliśmy razem pławić konie, gdy cień za oknem pachnie zdradą. Mieliśmy razem pokrzyżować złodziejskie szyki koniokradą. Mieliśmy z plebańskiego sadu kraść jabłka, zanim świt nastanie. Mieliśmy jeszcze nie umierać, bo czasu brak na umieranie. Mieliśmy razem chodzić z gwiazdą, gdy w noc grudniową serce boli. Mieliśmy razem pokuśtykać, chwast wyrwać z garcarzowej roli. Mieliśmy razem wyjść na drogę i na rozstajach hulać szczartem. Mieliśmy oddać matkom naszym to, co najbardziej w życiu warte. Mieliśmy razem budzić ptaki, a potem klęczeć na zagonie. Mieliśmy sól zatrzymać w ziemi. Mieliśmy razem pławić konie. No, wyłącz to. Ale to ładny wiersz. To piękny. No, oceniony bardzo.